Suwalscy karatecy wrócili właśnie z Mistrzostw Polski Seniorów. Suwalski klub z powodzeniem reprezentowało trzech braci Biłbak. Najstarszy Sebastian wystartował w kategorii do 80 kg i zajął 8 miejsce. Jego brat Daniel spisał się nieco lepiej i z mistrzostw przywiózł brązowy krążek. Walczył w kategorii wagowej do 70 kg i zajął 3 miejsce. Pełny sukces należy do Damiana, który spisał się dosłownie na złoto i stanął na najwyższym stopniu podium w kategorii wagowej do 65 kg. To, jak zauważa trener, wynik wieloletniej ciężkiej pracy podczas treningów. Mistrzostwo Polski 19-letnich bliźniąt Suwałk najbardziej zaskoczyło ich samych, mimo iż wiele razy jako juniorzy udowadniali, że potrafią być najlepsi. Sukces jest tym większy, że w Mistrzostwach Seniorów dopiero debiutowali, a przygotowanie do mistrzostw musieli połączyć z intensywną nauką. W tym roku bowiem zdawali maturę. Medalistom z Suwałk życzymy równie znakomitych wyników z matury, otwierającej im drogę kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego. Taki bowiem plan mają nasi świeżo upieczeni mistrzowie Polski.